Dzień dobry. Znajdujemy się w miejscowości Kraszewo Czarne na pograniczu województw mazowieckiego i podlaskiego, gdzie w gospodarstwie Patryka Kraszewskiego postaramy się pobić rekord plonu pszenicy o zimę z hektara. Zapraszamy. Na polu została zasiana odmiana pszenicy o zimę Chevignon. Jest to stosunkowo świeża odmiana, bo zarejestrowana w Polsce w 2022 roku. Charakteryzuje się wysokim profilem odpornościowym na większość chorób zbóż. Wyróżnia ją szeroki liść flagowy oraz wczesny wigor początkowy. Pszenica była uprawiana w pełnej technologii ProCam, począwszy od sprawdzonych środków ochrony roślin poprzez nawożenie mikroelementami takimi jak ProLif Max 4.0, NHCA Delta oraz preparatami biologicznymi marki Biogen, Azotopower oraz Fosfopower. W miejscowości Kraszewo Czarne we współpracy z firmą ProCam i przy udziale Kancelarii Rekordów został ustanowiony rekord Polski w największym plonie pszenicy z hektara w ilości 12,747 tony w gospodarstwie rolnym pana Patryka Kraszewskiego. Gratulacje. Dziękuję. Dnia 26 lipca pobiliśmy rekord Polski. Ku zaskoczeniu wszystkich, nie spodziewaliśmy się takiego plonu na odmianie Chevignon. Cóż, mogę więcej powiedzieć. Zaowocuje długoletnia współpraca z firmą ProCam, z doradcą Januszem Łączkowskim oraz Danielem Matczenią. Dobrze nam się układa i jak widać są tego efekty. Współpraca z ProCam, mówiąc, się opłaca. Gratulujemy Patryku i życzymy dalszych sukcesów. Dziękujemy. Gratuluję.